To tak na marginesie, a teraz proszę o zabranie głosu pana Jarosława Sidora. Dziękuję panie przewodniczący, wreszcie się doczekałem. Staram się być cierpliwy, już życie mi nauczyło. Ja mam jedno pytanie tylko odnośnie tych zmian w budżecie. Później chciałem jeszcze powiedzieć kilka zdań na inny temat. Panie dyrektorze, jakie zadania jeszcze ewentualnie, mówiąc kolokwialnie, mogą wypaść oprócz ulicy Grójeckiej? Bo tutaj, no mówię, jest zwiększenie dość spore, jeżeli chodzi o 3 zadania, o 2, bo jedno zmienia nazwę. I w przyszłości, czy pozostały te rzeczy, które zostały zapisane w budżecie na rok 2022, będą zrealizowane, czy też ewentualnie coś będzie przesunięte lub całkowicie wypadnie z uwagi na brak środków? A odnośnie, proszę państwa, do drugiej sprawy, która została tutaj poruszona, a mianowicie wozu strażackiego, promesy od rządu, czy również tutaj wkładu z PZU 550 tysięcy. Proszę państwa, była też tutaj mowa ze strony pana prezydenta Adamowa o lobowaniu przez pana radnego Popkowskiego tego, aby OSP Cukrownie Gosławice ten wóz dostało. Jeżeli lobbował i to dobrze, no to tylko się należy cieszyć. Widocznie potrafi to robić. Z drugiej strony padła też wypowiedź pana prezydenta Nowaka, że może się uda panu Popkowskiemu w przyszłym roku, jeżeli takie środki będą przeznaczone, no taką promesę załatwić również dla innej jednostki. Proszę państwa, jest tutaj przepychanka między OSP Starówka, Chorzeń, jak również Gosławice. Może dojść do takiej sytuacji, że w tym roku żadna z tych jednostek nie otrzyma wozu strażackiego z uwagi właśnie na to, co się dzieje, tak? Czyli brak porozumienia. Ten brak porozumienia, a to już się w tej chwili rozgrywa, to są sprawy polityczne, widzę, między dwoma partiami. Zawsze starałem się być apolityczny. W tym mieście toczą się od prawie 30 lat. I proszę państwa, od roku i mniej więcej 10 miesięcy jestem szczęśliwym dziadkiem. Mam przyjemność i zaszczyt czasami wnuczkę odbierać ze żłobka. I proszę państwa, te dzieci w żłobku lepiej się dogadują jak państwo na tej sali. To tyle. Daję do myślenia, panie prezydencie. Dziękuję.